Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Reprezentacja Polski pomimo świetnego meczu z Holandią nie zdołała zdobyć punktów w pierwszym starciu na Euro. Z tego powodu mecz z Austrią będzie o ich być albo nie być na turnieju w Niemczech. Jakie szanse mają biało-czerwoni? Jak wygląda bilans spotkań pomiędzy Polską a Austrią? Co na temat meczu z Polską mówi Ralf Rangnick? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z okazji nadchodzących meczów reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Niemczech, wspólnie z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod FUTBALTV300, możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska wygra w dowolnym meczu fazy grupowej. Może być to Austria, a nawet Francja. Dowolny mecz w grupie. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Jeśli zakład na zwycięstwo Polski oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 300 zł oprócz wygranej z kuponu. Polacy w pierwszym meczu zaprezentowali się świetnie na tle znacznie lepszej drużyny, co naprawdę napawa optymizmem i daje wiarę w to, iż są w stanie wygrać któryś z kolejnych meczów w grupie. Link do rejestracji znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie w prawym górnym rogu. Warto wspomnieć też, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Pamiętajcie o kodzie FUTBALTV300 i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Już w piątek o godzinie 18 w Berlinie rozegramy drugą kolejkę fazy grupowej Mistrzostw Europy w Niemczech, a naszym przeciwnikiem będzie reprezentacja Austrii, czyli jedna z drużyn, z którą de facto możemy śmiało powalczyć o 3 punkty. Mecz ten będzie z kategorii meczu o być albo nie być w dalszej walce o awans grupy, stąd sam styl gry nie wystarczy, aby być zadowolonym po 90 minutach. Pojawia się więc pytanie typu, jakie mamy szanse z Austrią w piątek? Jak mocno na przestrzeni ostatniego roku zmieniły się obie drużyny. Przedstawię Wam także wszystkie mocne strony reprezentacji z Wiednia. Za nami są już mecze pierwszej kolejki Euro 2024, a przynajmniej w momencie pisania tego scenariusza większość z nich została rozegrana, w tym spotkanie Polaków i Austriaków. W naszym przypadku pierwsza kolejka odbyła się już w niedzielę o godzinie 15 przeciwko Holandii, z którą niestety przegraliśmy 1-2. Nie możemy jednak powiedzieć, że był to słaby występ w naszym wykonaniu, a wręcz przeciwnie, bowiem rozegraliśmy bardzo przyzwoite 90 minut i nie licząc paru indywidualnych wpadek, zdecydowanie nasz styl gry prezentował się o niebo lepiej, aniżeli styl gry z pierwszego meczu na Euro przeciwko Słowacji 3 lata temu. Nawet bez Roberta Lewandowskiego w pierwszej jedenastce potrafiliśmy atakować regularnie bramkę Holendrów, a przypomnijmy, że z Austrią napastnik Barsy najprawdopodobniej zagra już od pierwszych minut. Co do Austrii, również przegrali oni swój pierwszy mecz na Euro przeciwko Francji 0-1 po golu samobójczym, a szczególną uwagę przykuła twarda gra drużyny Rangnicka. Aż 7 żółtych kartek, z czego 5 dla zawodników z Wiednia oraz fakt, że Austriacy byli blisko, aby ten mecz jeszcze zremisować, gdyby nie gorsza skuteczność w strzałach na bramkę. Z powodu, że Austria przegrała mecz, nie zdobywając żadnej bramki na swoje konto, zajęli oni 4. miejsce w grupie D za Polską, która z Holandią umieściła futbolówkę w siatce rywala po strzale Adama Buksy. Jak wygląda bilans spotkań Polaków z Austriakami? W całej historii rozegraliśmy z Austrią 10 spotkań, połowę z nich wygrywając, 2 remisując i 3 przegrywając. Bilans więc gra na naszą korzyść, tym bardziej kiedy uświadomimy sobie, że na przestrzeni ostatnich 20 lat na 5 występów wygraliśmy z nimi 3-krotnie i 2-krotnie zremisowaliśmy. Po raz ostatni z Austrią mierzyliśmy się w eliminacjach do Euro 2020 i za kadencji Jerzego Brzęczka zremisowaliśmy bezbramkowo na Stadionie Narodowym. Od tego spotkania minęło jednak blisko 5 lat, a przez ten czas w obu reprezentacjach doszło do większych czy mniejszych zmian. My od tego czasu posiadamy na ławce trenerskiej już 5. selekcjonera, natomiast Austria 2., ponieważ od 2 lat ich trenerem jest Ralf Rangnick, który wcześniej trenował przez pół roku Manchester United. Warto powiedzieć również nieco więcej na temat formy obu reprezentacji i ich gry w eliminacjach do Euro w Niemczech. Nie jest zagadką, że nasza gra w 2023 roku była po prostu fatalna, jak i całe eliminacje,
których na 8 kolejek odnieśliśmy wyłącznie 3 zwycięstwa i tyle samo porażek. Zdecydowanie najgorzej pokazaliśmy się w dwumeczu ze słabą na papierze Mołdawią, z którą najpierw sensacyjnie przegraliśmy 2-3 na wyjeździe, aby następnie na własnym terenie również stracić punkty, remisując 1-1. O ile eliminacje dla biało-czerwonych były jednymi z najgorszych w całej historii, tak Austria zagrała bardzo udane kwalifikacje. 6 zwycięstw, 1 remis i 1 porażka, z czego remis i porażka z Belgią, która wygrała grupę F. Przez to Austria ze stratą wyłącznie 1 punktu musiała zadowolić się 2. miejscem. Mało kto jednak sądził, że mogą oni okazać się znacznie lepsi od Szwecji, z którą dwukrotnie wygrali 2-0 i 3-1. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę rok 2024, to szczególny progres po zmianie selekcjonera zaliczyła właśnie reprezentacja Polski. Natomiast Austriacy utrzymują wysoką formę z roku poprzedniego. Szczególnie warte uwagi są mecze czerwcowe przed Euro, które były udane dla obu reprezentacji. Polska wygrała kolejno 3-1 z Ukrainą i 2-1 z Turcją. Gdy natomiast Austria wygrała 2-1 z Serbią i zremisowała 1-1 z mocniejszą na papierze Szwajcarią. W materiale związanym ze zbliżającym się meczem z Holandią powiedziałem, że naszą mocną stroną są kontrataki i po meczu z pomarańczowymi wiele się nie zmieniło, jednak udowodniliśmy, że potrafimy grać również dobrze w grze pozycyjnej, a nasze ataki na bramkę rywala potrafią być równie intensywne, nawet przeciwko zespołowi o większej jakości i randze w europejskiej piłce. Oprócz tego, tak jak mówiłem na początku filmu, od pierwszych minut na murawie będziemy mogli zobaczyć z powrotem Roberta Lewandowskiego, który może od paru lat nie daje już tak dużo Polsce w ataku, to jednak świetnie sobie radzi w rozgrywaniu piłki, tworzeniu okazji ofensywnych oraz odciąganiu defensorów drużyn przeciwnych. Również możemy się spodziewać powrotu Karola Świderskiego, który dla polskiej reprezentacji jest ważną postacią i potrafi być dużym zagrożeniem dla bramki rywali. To, co również gra na naszą korzyść, to dłuższa regeneracja zawodników. Zaskoczenie może budzić terminarz mistrzostw przygotowany przez UEFA. Teoretycznie mecze tej samej grupy powinny odbywać się jak najbliżej siebie, by wszystkie drużyny miały równe warunki w kolejnej serii gier. W przypadku Polaków i Austriaków tak nie było. Biało-czerwoni skończyli swój mecz z Holandią w niedzielę około godziny 17. Austriacy z kolei zagrali dopiero w poniedziałek. W dodatku ich mecz z Francją zakończył się około godziny 23. Polacy zatem przed piątkowym meczem mają o 30 godzin więcej na regenerację od swoich rywali. Jeśli chodzi o mocne strony Austriaków, to patrząc na ostatnie 12 miesięcy możemy zauważyć, że lubią oni często umieszczać futbolówkę w siatce przeciwnika. Łącznie 12 meczów, a w rezultacie 25 bramek zdobytych, 9 bramek straconych i 5 meczów, w których udało im się zachować czyste konto, liczając w to też starcie ze Szwecją o punkty oraz starcie z Niemcami na zasadzie spotkania towarzyskiego, wygranego 2-0. Średnia 2 zdobytych bramek na mecz powoduje, że w piątek będzie nam bardzo ciężko utrzymać czyste konto, a jednocześnie liczba straconych przez Austriaków goli powoduje, że i o zdobycie bramki przez biało-czerwonych nie będzie łatwo. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że turnieje różnią się swoim podejściem od meczów eliminacyjnych, czy tym bardziej sparingów. Stąd w Berlinie możemy zobaczyć nieco inny styl gry w wykonaniu drużyny Rangnicka. Co do piłkarzy, szczególnie powinniśmy uważać na ich środek pola, bowiem gra tam dwóch jakościowych pomocników w postaci Marcela Sabicera z Borussii Dortmund oraz Konrada Leimera z Bayernu Monachium, którzy dają równie dużo jakości w środku pola, jak i w defensywie, czy nawet i ofensywie. W ataku natomiast gra bardzo doświadczony w europejskim futbolu Marko Arnautowicz z Interu Mediolan, a także warto uważać na napastnika Freiburga, który w eliminacjach do Euro, podobnie jak Sabitzer, zdobył 4 bramki, a potrzebował do tego wyłącznie 6 występów. Jak do spotkania zamierzają podejść polscy piłkarze? Czują niedosyt po meczu z Holandią i zrobią wszystko, aby w piątek zdobyć 3 punkty. Bowiem będzie to pojedynek o ich być albo nie być na mistrzostwach. Tak temat spotkania skomentował Bartosz Bereszyński na konferencji prasowej. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Może Bartek, pierwsze nietrafione pytanie. Powiedz, trzeci raz przystąpisz do drugiego meczu na wielkim turnieju po porażce 1-2. Tak było w Rosji w 2018 po Senegalu, tak było Euro 2020 po Słowacji, ale teraz mam wrażenie, że nastawienie i wasz mental jest zupełnie inny, bo po tamtych porażkach no właściwie znikąd czerpać nadziei tutaj. Myślę, że wyjdziecie na mecz z Austrią pełni no takiego pozytywnego nastawienia i gry o zwycięstwo. Jakbyś porównał tamte porażki i teraz tutaj te 1-2 z Holandią. Dziękuję.
Ja nie lubię wracać, nie szukać takich punktów wspólnych, jeżeli chodzi o turnieje, bo to jest inny czas, inna piłka, inna drużyna, inny skład osobowy. Oczywiście możemy sobie tutaj mówić, że troszeczkę odbiór jest tego pierwszego meczu inny w porównaniu do tamtych. Natomiast to jest turniej i doskonale zdajemy sobie sprawę, jaki mecz z Austrią będzie, bo oni mają pewnie identyczne podejście jak nasze, więc będą grali o pełną pulę. Oczywiście na pewno odbiór tego meczu jest inny i my sobie też jesteśmy w stanie to wyobrazić i czujemy to po sobie, że na pewno wielu kibiców wierzy w nas i czujemy to wsparcie. Nasz odbiór tego spotkania również jest, myślę, że pozytywny i na pewno ten mecz da nam więcej pewności siebie i do kolejnego meczu podejdziemy z jeszcze większym powerem i z jeszcze większą wiarą we własne umiejętności, bo myślę, że pokazujemy w ostatnim czasie, że te umiejętności są i ja jeszcze ten zespół, jestem przekonany, że ten zespół jeszcze nie pokazał pełni tych możliwości, więc z Austrią gramy o pełną pulę, nie ma co tutaj dużo mówić. Ja wierzę w ten zespół, wszyscy w nas wierzą w to, że jesteśmy w stanie coś zrobić na tym turnieju i już w Berlinie mam nadzieję, że zaczniemy od zwycięstwa. Jakie opinie przedstawia prasa przed piątkowym spotkaniem? Media wielokrotnie poruszały temat świetnej formy Austriaków, szczególnie w eliminacjach do Euro, gdzie pokazali, że nie boją się grać w piłkę i są bardzo pewni swoich umiejętności i tego, co mogą osiągnąć na turnieju w Niemczech. Sam Van Dijk miał przyznać, że obawia się spotkania z Austrią, która stała się, można powiedzieć, pewnym objawieniem i fenomenem w zeszłym roku kalendarzowym i utrzymywali tą pasce do samych mistrzostw, w czym duża zasługa właśnie Ralfa Rangnicka. Bardzo ciekawe słowa na temat Austrii powiedział były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, który ostrzegł nas, że będziemy musieli się zmierzyć z dużym pressingiem ze strony ekipy z Wiednia. Z Austrią to będzie taki mecz bardziej bezpośredni, to nie będzie taki mecz jak z Holandią. Myślę, że więcej będzie sytuacji takich, że nasi obrońcy będą się troszeczkę ścigali z napastnikami, ze skrzydłowymi reprezentacji Austrii. I trzeba wziąć pod uwagę trenera, bo Ralf Rangnick to jest fantastyczny trener. On już stworzył potęgę z Red Bulla w Lipsku, wcześniej z Hoffenheim, to było, ja pracowałem w Niecieszy, na nas mówili szalone wieśniaki i na Hoffenheim też, moje miejscowości, mówili szalone wieśniaki. Oni prawie zdobyli mistrzostwo Niemiec. Gdyby nie kontuzja napastnika, to i Bisewicza, to oni byliby mistrzem Niemiec. I on tą drużynę stworzył. Oczywiście miał zaplecze w postaci miliardera, który ale pieniądze nie grają. Nie, ale chodzi o to, że trener, który potrafił. Oczywiście poszedł do Manchester United, tam zupełnie w innej roli. Trener tymczasowy. Ronaldo go bardzo mocno krytykował. Mówi, że Rangnick, nie słyszałem o takim trenerze i tak dalej. Ale to takie było uszczypliwe i złośliwe z jego strony. Mają bardzo dobrego trenera i spotkamy się z czymś, czego Holendrzy nie robili. Spotkamy się na pewno z totalnym pressingiem. To jest zespół, to jest trener, który cały czas będzie wymagał od swojej drużyny, żeby cały czas presowała. A wiemy, że Austriacy, Niemcy, że oni będą laufen. Nasi tego nie lubią. Że nikt tego nie lubi. Ralf Rangnick również w marcu w bardzo suchy sposób wypowiedział się na temat Polski, która wygrała finał baraży z Walią, dając do zrozumienia, że może nie do końca spodziewał się, że to właśnie my pojedziemy na Euro. Właśnie oglądaliśmy zakończenie tamtego spotkania. Przyjmujemy wszystko takim, jakim jest. Było jasne, że ktoś musi wygrać ten finał i padło na Polskę. Więcej jednak selekcjoner Austrii na temat meczu z nami powiedział po starciu z Francją, podkreślając, że dla obu drużyn będzie to mecz o wszystko. Dla obu drużyn będzie to decydujący mecz. Kto przegra, nie będzie miał już wielkich szans, by wyjść z grupy. W ostatnim meczu Polska będzie musiała wygrać z Francją lub my z Holandią i wciąż nie będziemy mieć pewności, że awansujemy. Ten mecz będzie dla obu drużyn jak finał. Mateusz Borek dla kanału sportowego po meczu z Francją odniósł się natomiast do pressingu Austrii, podkreślając, że może być to spory problem dla piłkarzy Michała Probierza. Natomiast na pewno na mnie zrobiła wrażenie ta intensywność reprezentacji Austrii. Grają dobrze pressingiem. Może nie zawsze to było widać przeciwko reprezentacji Francji. Oni są bardzo kompaktowi. Oni grają w tym ustawieniu 1-4-2-2 czy 1-4-2-2-1-1 z Baumgartlerem za plecami Gregoricza. Natomiast no pamiętajcie, no jednak zdecydowanie łatwiej wyjść spod pressingu Francuzom niż w wielu sytuacjach reprezentacji Polski. Ja się boję takiej sytuacji, że po prostu nasi stoperzy będą gdzieś tam kopać piłkę i za darmo oddawać rywalowi. Co do odbudowania sił, to nie mam cienia wątpliwości, że Leimer i spółka na piątek będą gotowi, żeby znowu od 18 to spotkanie przez 90 minut wybiegać na pełnej intensywności. Podsumowując dzisiejszy materiał, piątkowy mecz będzie dla Michała Probierza i naszych piłkarzy bardzo dużym wyzwaniem, bowiem zarówno my, jak i Austria musimy wygrać to starcie, aby móc dalej realnie walczyć o awans grupy.
Brak zwycięstwa nie będzie dla nas jednak katastrofą, w końcu w tej grupie według większości ekspertów jesteśmy najsłabszą drużyną, co nie znaczy, że nie możemy zaskoczyć i pokonać ekipę, która w eliminacjach pokazała, że nie należy już do przeciętnych reprezentacji w Europie. Niezależnie jednak od wyniku ważne, abyśmy pokazali przede wszystkim dobry i atrakcyjny dla oka futbol, ponieważ ciężko oczekiwać, aby Michał Probierz przeszło pół roku po objęciu kadry dokonał cudów na Euro w Niemczech i warto, aby po tym turnieju utrzymał swoją posadę i dalej pracował nad polepszeniem gry biało-czerwonych, ponieważ nie ma co ukrywać, że można zauważyć progres w naszej grze od momentu zwolnienia Fernando Santosza z posady selekcjonera Polski. A według Was reprezentacja Polski zdoła pokonać Austrię? Jaki wynik typujecie? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!